Pani Flightmasterka, czemu ja ciągle nie mam tutaj dobrej tej... Chyba dzisiaj zamykamy już Woldun, nie? Zobaczę też jak z instancjami, czy ktoś z Państwa, na pewno ktoś z Państwa będzie chciał ten... zrobić... Patrzcie ile mamy możliwości. Atal Dazar, Temple of Setrilis, The Underrot, The Motherlode. Cztery instancje już właściwie nadają się do odwiedzin. Trzeba by to odwiedzić. Zobaczmy jak tam legendy dzisiaj. Tak nie ma nas zbyt wielu, co? Czy ja tu chciałem dolecieć? Tak. O nie, zahaczyłem o ściany, no i cały plan. Szlak trafił. Jak tam profesje? Można by sobie cloak zrobić. Ale to byłby niewielki postęp. Tu też nie ma o czym mówić. Shouldersy też raczej nie ma po co robić. No dobrze. Champion of Banshee Queen. ¿150% szansa na bonus? 50%. Jest! Och. Almi Azuryt skoczył. No dobrze, co my tu mamy dalej? Na 120 poziom zadania. Ale ładnie tutaj. Rexar sam porobi. 130. 190%. Ale jeszcze sprawdzimy, może się uda wziąć inne zadanie, bo to... O, to będzie trudne zadanie, bo to... Shadowhunter! Tak, jak dobrze to przemyślę, to się uda, nie? Czyli weźmiemy Rexara i weźmiemy Arkanistę plus Forsakenów. Jedziemy z tym koksem. A tu wyślemy Shadowhunter! O, panda! 110. 120 to niedużo nam daje, nie? Tutaj... No ale tak, no liczmy na to, że to się uda, nie? Pyk. Czyli mamy 4 godziny. To jeszcze dzisiaj sobie to sprawdzę, jaki będzie wynik. I mam nowy Power of the Azurite, 8 level. Proszę bardzo. Plus 5 item leveli. Cyk, cyk, dankę. Cyk, cyk, dankę. A to... Cyk, cyk. Dankeschön. Czemu ja tak z niemiecka dzisiaj? Mój Boże, opcja wyszła ze mnie. Co teraz? O, dobrze. To co tutaj? Tu gdzieś jest wyraźny jest tutaj znak zapytania. Znaczy wykrzyknik. Ja go tu widzę kątem pośladka, bo akurat pod pośladkiem chyba jest ukryty. O, tu. O. O nie, tylko nie ten Gallivix. Nie lubię gnomów i jego bardzo też również, ale ma tu wielką nagrodę. On chyba mnie wysyła do instancji. Dobra, zrobimy tak. Ustawimy sobie Group Finder. I ustawimy sobie Primate Groups. Dungeons. Starter Group. Legendy Roka, Dungeons, Random, Normal na razie. Czy minimum item level państwu trzeba ustawiać? Chyba nie. I... Tak,
Żeby nie było automatycznie, dobra. Wylistujemy grupę. Jeżeli ktoś z Państwa chce do mnie dołączyć. No proszę. Dobra, widzę was tutaj. Pinki 296. No teraz poczekamy na healera i na tanka. Zanim zacznę zapraszać dalej. Będę zerkał tutaj. No nie mamy, same DPS-y. Tak być nie może, proszę państwa, same DPS-y. Atakując! Dziękuję. Dziękuję za suba. Otwierasz dzisiaj. Atakując. Dzisiaj jest 16 sierpnia i atakując otworzył pudełko z subskrypcjami. Jakże mi miło. Dobra, zerkamy sobie tutaj. Nie ma tanków i nie ma healerów, cholera. Kiedyś jak ja grałem tankiem i healerem. No, przelećmy się. A może teraz skoczę sąc. Dobra, zaproszę jeszcze jednego DPS-a zaraz, no bo i tak potrzebujemy DPS-a. I reszta już będzie wiedziała, że chyba nie można DPS-a kolejnego, bo to nie zadziała. Ale ja tam widzę szamana w tej grupie. Przyjrzyjmy się. Zaraz. Mac, Hunter, Szaman. Zaprośmy tak. Dobra. Zaprośmy szamana. No magów już więcej nie potrzebujemy. Szkoda się łupem dzielić, nie? No takie życie. Streamera. Wziąłem Huntera. Teraz tak, no. Przyjmijmy. No same DPS-y. Same DPS-y tutaj. To kim jest Pinky? Pinky, przecież ty możesz tankować. Szukamy dalej. O proszę, jest i healer, doskonale. I D-Boy, jest potencjalny tank. Wszyscy mają lepszy gear ode mnie, co tu się dzieje? Co za życie. Czy mamy tanka, zapytuje się państwa. Podlecimy sobie tutaj, bo tu coś mam do oddania. Pinki poszedł po jedzonko, no dobrze. Znaczy nie dobrze, no ale co zrobić? Jak poszedł, to poszedł. Powiedziałbym, że to nasze community takie trochę nieruchawe. A nie, jest tłum. O Boże, są ludzie. Kurde, no liczymy na to, że Pinky będzie tankował, ale akurat poszedł... Po co poszedł Pinky po jedzenie, skoro będziemy w instancji? Nie mam pojęcia. Czekaj, zobaczymy. Tankujesz, Pinky? Boże.
Co znaczy nie mam tarczy, kurde? Idziesz do Auction House'u i kupujesz byle to co, no? Co, ja mam tankować? No tankowałbym, no kurde, no nie, no. Trzeba zmienić, bo trzeba zmienić, kurde. Wiedziałem. Trzeba zmienić postać na jakąś taką, która może tankować, healować i DPS-ować, no bo inaczej to się nie da. Teraz muszę to na górę, to chyba tędy pójdę. No to już nie wiem, co z nimi zrobić teraz. Jeszcze napiszę na legendach, ale to jest rozczarowanie ogromne. Jest jakiś tank 115 plus. Are you here to help? Atulaman. Meet me at Atulaman. The others are waiting for us inside. Czekaj, D-boya usunę. Zakolejkuje nas. Zakolejkuje nas w tej. Może nam znajdzie tanka po prostu. Dungeon Finder. Random. Mieć. No nie, to jest. To ta młodzież, proszę państwa, dzisiejsza, to po prostu jest przerażające. Mieć, kurde, tanka. Klasę tanka mieć i nie być przygotowanym na tankowanie. Ja nie wiem. Ja za moich czasów, jak grałem druidem, to byłem przygotowany na wszystko, zawsze. Nigdy nie wiadomo, co się przyda w instancji. Jestem mężczyzną, więc się szykuję na przeróżne sytuacje. Nie no, ja jestem świadom, że nie ma tak dużo graczy. Jestem świadom, że nie ma tak dużo graczy. ...120 ledwo wbił, no. To tak jakbym ja nie miał, kurde, tego. Jakbym nie miał czapki, bo mam dopiero 115, no. Po prostu nie do wiary. Nie do wiary. No cóż. No cóż. Wszyscy mają takie niskie, ale wszyscy mają 120, moglibyśmy te instancje 111 to bez tarczy powinien robić Pinki. Słów mi brak. Mati, weź, że wylewuj tego trolla, bo to po prostu jest towarzystwo takie, tylko z palca mogą strzelać. Nikt nic więcej poważnego nie potrafi robić, no. Niesamowite. Jezu, Baxi, jak ty się odzywasz? Binki, idź kup jakąś tarczę, waha. Że kto masz level 120, to instancję na 111. Maniek, tak, potankuj mi, bo po prostu nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Binki ma 120 level i się boi w instancji 111 tankować. Po prostu nie wiem, co się stało. To jest horda. Horda! Horda, bitches, a nie jakieś alianty. Jak rany boskie.
Po prostu nie wierzę własnym oczom. No właśnie, a ty, kurde, Baxi, zamiast świecić przykładem na czacie, to do kolegi mówisz kurwiszonie? No po prostu nie wierzę. No Maniek, dobrze, że ty honoru bronisz. Szkoda, że suba nie masz, żeby był ten honor taki połowiczny, ale to lepszy rzecz niż nic. Dobra, teraz in charakter. Tak jest. For the Horde! For the Horde! No i to jest fokus. I lecimy z tym koksem. Wziąłem sobie taki mały, spokojny build. Żeby czasami nie pulować czegoś, bo z Arcanem to się ciężko. Za duży DPS. A co to jest? Czemu to są te? O, wreszcie jakaś elita. Mamy coś porobione. W ogóle to sobie tak. System. Advanced. Nie. Sound. Podnosimy głośność na maksa, bo muzyka zasługuje na to. Tak jest. No nie, robot idzie. Chyba ktoś pulnął, może jakiś mag. Ale tego nie wiemy na pewno. Nie wolno obwiniać maga, jeżeli nie ma dowodów na to pełnych. No nie? Tak myślę sobie. Tak myślę. Myślę. Dobra robota. O nie, co to te gobliny robią? O co im chodzi? I tu jest AOE takie łatwe. Mam luknąć face'a, pani Kingo, później, bo teraz z palca strzelam. I czy Maxi się jakoś usprawiedliwiał? Że tak nieładnie mówi do kolegi z czata? Boże, co tu się dzieje? W tym miejscu. Takie tankowanie, takie mi się podoba bycie magiem. Strzelamy sobie. Właśnie taki DPS to ja lubię. Z daleka sobie napinkalam. I idzie. Ale powiedziałbym, że nasz tank to tak trochę obrywa tam, nie? Ale już podleczony widzę na maksa, więc... Co? Dreu zasłużył?
Na takie epitety? No Boże. Taka wielka grupa, a takie małe... Co to w ogóle jest za miejsce? To jest, proszę Państwa, Krapolis. A! To ma sens! Uwaga, idą ady. Aktywowali wielkiego ada. Dobra, lecimy z nimi. Właśnie gram Frostem, żeby się łatwiej robiło AOE, bo robienie AOE Fire Mage'em jest takie. Uciążliwe. Ale musiałbym sprawdzić, muszę sobie jakiś damage meter. Trzeba maksymalizować, nie? Damage, w końcu jestem DPS-em. Trzeba się będzie nauczyć, ja to nigdy nie DPS-owałem za bardzo. Brain Freeze. I lecimy z nimi. Na jakim serwerze najlepiej grać? Nie ma czegoś takiego jak przyjazne polskie community. Polskie community to jest trudna sprawa. O kurde, jaki krytyk za 30 tysięcy prawie wszedł. Okej, okay, boseł. W ogóle many nie tracę na tym buildzie. Uć. Co tu się wyrabia? To są jakieś rzeczy do podniesienia chyba, nie? Uż ty, ładne. Czyżbym stał w krapie? Z reguły zwracam na to uwagę i nie stoję w krapie. Ups. Nie ten guzik. Damaging this unit violates the terms of use. Voltage increased. A, trzeba patrzeć, żeby po prostu nie oberwać i tyle. Bo on jest zwrócony w jakąś stronę nieprzyjemną. Ale nie pojawia się żaden chyba znacznik na... Tak jest. To była kwestia czasu. O proszę, Pinki dostał pierścionek, a nie chciał tankować. Ha! Tak bywa, tak bywa. No dobra, lecimy. Państwo widzą, idzie bez problemu. O, uwaga, bomby wypadły! O nie! Ktoś spulował, nie byłem to ja! Aha. Dobrze. To Baxi ma takie pretensje, bo żeś, znaczy tak się wyraża nieładnie, bo żeś do niego raz zadzwonił, Mati? Rany boskie, to co by było, jakbyście się spotkali? Strach pomyśleć. Ja
Ja myślę, że Frostmage ma jeszcze tą zaletę, że się przynajmniej mopki nie rozbiegają. Bo takie slowy są ładne. Uwaga na bomby! Ła. Przesunąć tutaj, żeby nie spulować czegoś. Tak, tak, ja wiem, że Arcane ma największy damage. To nie jest niezaprzeczalne, tylko boję się trochę, że jeszcze za bardzo many nie ten... Muszę sobie poczytać o... albo pooglądać o tych... o rotacji Arcane'a. Bo jak się jedzie na maksa DPS takim burstem, to tam na pewno szybko się kończy mana. A to głupio, jak w instancji nagle ci many zabraknie, nie? Ups. Coś tam się łapią. Ciach. I leci Spike. Niedobrze. Te bomby powodują, że... się łajdaki przesuwają poza... Ja pierniczę. Ciekawa ta instancja. Na pewno. Hatred zrobiłem pierwszy raz. No dobrze, muszę częściej korzystać z tej kulki lodowej. Uwaga, idą. Wydaje się, że to jakieś goblińskie miasto zostało opanowane przez jakieś paskudy, nie? Że taki jest plan fabularny tego miejsca. Doskonale. Ciach. Straszna rzeźnia. Ale zabijanie goblinów, no to można polubić. Prawie jak zabijanie gnomów, nie? Jak się przymknie oko... Nie warto się specjalizować w AOE? A to ja wiem, zresztą trudno się teraz specjalizować w AOE. Nie wydaje mi się, żeby takie... AOE to jest bardzo taka sytuacyjna rzecz. Na bossach raczej AOE sobie nie postrzelasz. Chociaż cholera wie, jak dzisiaj bossy robią. Już tak dawno nie robiłem instancji takich bieżących, że... Uwaga na bomby! Czy jakie małe mamy zestunować? To są małe? Kurczę, to jakaś taktyka, widzę, jest najwyraźniej. Aha. The
Nie wiem, czy coś zestunowałem, ale chciałem na pewno. Włączyłem zegarek. No to lecimy teraz. Te ady się po prostu powybijało i tyle. Próbowałem coś zastanować, ale miałem wrażenie, że wyszarzały jest ten totem, jak użyłem go, ale... Nowe rękawiczki! Jej! Elegancko. O! Kolejka! A, The Motherload to jest ta instancja... To jest ta instancja, co dostałem teraz. Fajnie się przytrafiło. Że akurat ta, bo ona jest na 115. Jeszcze pewnie będzie jakiś bonus, ale to nie chciałbym tej instancji robić po raz drugi. O Boże! Zostałem zamieniony w coś paskudnego. Zostałem zamieniony w gluta, chciałbym powiedzieć. O nie, czemu to nie poleciało do celu? Teraz poleciało. Sorry, jeżeli coś pulnąłem źle, nie taki był plan. Tak się po prostu złożyło nieszczęśliwie. Jak mi mija dzień? No mija mi dzień, tak powiedziałbym... No bywało, że mi mijał lepiej. No. Moja córka ostro mi dała dzisiaj popalić, chociaż ja się sprawdzam w takich momentach. Moja żona strasznie sobie nie radzi z koniecznością wstawania w nocy. Ja natomiast po prostu wstaję i tyle. Zaciskam wargi i widzę moją córkę i się uśmiecham. Cześć kochanie, co się stało? Coś cię obudziło, tak? O, tatuś z tobą posiedzi. No i tak właśnie jest. A moja żona dzięki temu się nie rusza zupełnie podczas spania, ale potem następnego ranka jest bardzo mi wdzięczna, bo uważa, że to jest takie wstawanie do dziecka, że to jest po prostu tytaniczny wysiłek. Więc małym kosztem dostaje dużo plusów. Tak to widzę, proszę Państwa. No nie, tylko nie polimorfia, no. Czemu mnie te paskudy zamieniają w jakiegoś gluta? No i tak się układał. Taka była nocka i się z Państwem dzielę tą opowieścią. To się na vloga nadaje. Moje vlogi ostatnie, chyba zawsze takie były, się składają z takich prostych historii.
I zawsze sobie myślałem, Boże, to takie są takie. Co kogo interesują takie opowiastki? Nie nagrywaj tego, nie? I zresztą miałem takie. Miałem kilka takich rozmów, zniechęcających rozmów. Że o czym ja nagrywam, takie o niczym. No i się tak nasłuchałem takich rozmów i mówię, pierdziele, no nie będę robił tych vlogów, może faktycznie są o niczym. Ale wygląda na to, że tak czasami warto o niczym, no. If you wanna jump the lake, use Mega Explosive! Looking for Azurite? Have a faceful! No właśnie, śledźmy proszę państwa tę historię. Bo wygląda na to, że nasze dziewczę tutaj, do którego teraz strzelamy z palca, to ono jest pod względem, ma coś na punkcie Azuritu jakiegoś fiołka. I powiedziałbym... A, widzieliście? Wyczaiłem, że krapik idzie w moją stronę. I powiedziałem, nie, nie dam się złapać. Jestem, kurde, nie byle magiem jestem. Chyba nie ma sensu odpalać teraz. Time Warpa, nie? Glacial Spike chyba nie dojdzie. Nie doszedł. Ciach, i znowu, kurde. Dobra. Nie polować teraz, nie polować. Jeszcze ja mam chyba najniższy level, więc jeżeli ktoś będzie polować, to właśnie państwa najmilszy streamer. Czy ja mogę tak o sobie mówić, czy to już jest przegięcie? Ten Ring of Frost ma tą zaletę, że on strasznie fajnie pracuje, różne efekty. To nie ja, to nie ja. Ja nic o tym nie wiem, nie pulnąłem. Oh shit. Byłem w trakcie kastowania. I uznałem, że dociągnę do końca, a jak nie dociągnę, to odpalę tarczę. O rany. Najmilszy streamer, tak się mówi o kimś, nie o sobie. O. Naprawdę? Tak się mówi, że... O. Czasami się mówi, dzień dobry, to ja, Remigiusz, państwa ulubiony streamer. No to tak pomyślałem, że może to jest ta sama konwencja, co? Pomyślałem, że pójdę na całość. Opsa. Tankowanie nie jest... Nie, tankowanie to nie jest najnudniejsza rola. Tankowanie potrafi być bardzo ekscytujące. Znaczy chyba kwestia tego, co kto lubi, nie? Ja tam lubiłem w zasadzie... O nie, upadł nam Tauryn. Dookoła spokojnie nie płyniesz tam nic. Taka sytuacja. Co mamy? Co się dzieje? Już jesteśmy gotowi? Kurde, ostrożna gra. Dawno tego nie widziałem. Ostrożnie, żeby nie pulnąć i to na normalu? Tylko się cieszyć, proszę państwa, nie? Uwaga, mina, Seek and Destroy się odbyło. Pali mi się tyłek. Pali się mi mój misiowy zadek.
Healer? Nie, no healer też ma ciekawie. Znaczy, właściwie nie wiem. Ja tam lubię we wszystkim grać. Bardzo mi się gra dobrze DPS-em na zasięg, nie? Bo sobie stoję z daleka i powiedziałbym, że gdybym miał oceniać poziom nudy, to powiedziałbym, że to jest taki, ale to nie dlatego, że on jest faktycznie, tylko dlatego, że ja tak gram, że patrzę sobie... Na czatka sobie patrzę. Po to wziąłem tego... A! Mucha mi chodzi po palcu! Znaczy, nie wiem, czemu mnie to nie jest przerażające za bardzo. Uwaga, healer obrywa! Co tam się wydarzyło? O nie, odszedł nam healer. I co teraz? Uwaga, mina, następna mina, uwaga! O, rany boskie. No dobra, ale może my mamy ten... Wytrzymał. Doleczył nas. Jak trzeba będzie konkretnie DPS-ować, to się będzie konkretnie DPS-owało, tylko że to bardziej jest tak, wiecie, kwestia dobrej rotacji, nie? Po pierwsze, po drugie, orientowania się, co się dzieje na polu bitwy, nie? Żeby na przykład nie przestawać kastować w... jak mocny czar idzie, żeby sobie rotacji nie zepsuć, a przy okazji nie zginąć, nie? Trzeba wiedzieć, w czym można stać przez chwilę, w czym lepiej nie stać. Jest dużo czynników takich, które na to wpływają, nie? Mam za sobą minę. Oh shit, pulnąłem. Sorki, mam ustawiony Frostbolt, żeby namierzał cele tanka. Może powinienem to zmienić. I cyk. No teraz ja pulnąłem trochę, ale nie zauważyłem tej cholernej miny. Okej, na to nie trzeba zwracać uwagi tak bardzo. Oh shit, aha, to trzeba. Homing missile. Jeżeli na kogoś leci. To musi to wyciągnąć poza drużynę. Strasznie duży mają. Dużo mają życia. Uwaga, śmigłowiec wylądował. Nie ma. Trzeba by chyba pociągnąć tego bossa tam bardziej w głąb, żeby te homing missile miały jak latać. Dobrze.
Dwie poszły we mnie i nie popsułem tego. Czy ja się od WoWa uzależniłem przez 3 tygodnie? Co ty, ja przecież gram dużo dłużej. Niż 3 tygodnie, oszalałeś? O nie, nic dla mnie. Tylko azuritu trochę. Ja tam z przyjemnością bym coś zrobił. No dobrze, to teraz tak. No dobra. To ustawmy sobie Dungeon Finder Specific Atal Azar. Proszę bardzo. A, profi. No widzisz, bo siedzę w tej instancji. Dzień dobry, dzień dobry. No, staram się zerkać na czat, ale... Jeszcze to pierwszy raz byłem w tej instancji, więc nie do końca wiedziałem, jak tutaj się zachować. I na co zwracać uwagę. A nie spodziewałbym się jakichś takich ciężkich mechanik tutaj. W tym radosnym miejscu. No. Czy ja mam jakiś kod do G2? Chyba nie. Nie wydaje mi się. A, to taka... Widzę, mocno aztecka konstrukcja tej zabawy. No i wziął i mnie zamienił, kurde, nie wiem w co. Chyba małego... Lizarda mnie zamienił. Tak, Johnny, zdążysz tam. Czekaj, dobrze się grało Over 6, nie? No, dobry był ten. I dużo osób nas odwiedziło podczas wczoraj, było taki, pomyślałem sobie, ja mam zawsze tak, nigdy nie mam jakichś przesadnych ambicji, nie? Staram się grać to, co lubię i na to przede wszystkim zwracam uwagę. Wiem, że przy R6 nie ma zbyt wielu chętnych do oglądania z reguły. I mówię, no tak, oczywiście, no to się zdarza, może gra nie jest taka popularna, może ja nie jestem takim dobrym graczem, to akurat ostatnie jest bardzo prawdopodobne. Ale jak było tak... Było 1300 osób wczoraj na tym... Na R6, to mi się tak ciepło zrobiło na sercu. Tak też mam serce. No przepraszam, stoję w krapie, ale już się... Cały czas mi coś pod nogami wybucha. Wczoraj, Johnny, bardzo dobrze ci szło, muszę powiedzieć. Ty musisz częściej na takim zmęczeniu grać. Znaczy, z reguły ci bardzo dobrze idzie, no to żadna niespodzianka akurat, nie? Ciężko coś kastować, bo cały czas rzucają jakieś takie śmieci w człowieka.
dzieciach. Że będę grał we Froście. Wiesz co, ja gram we Froście, bo to jest chyba najłatwiejszy taki build do testowania instancji. Jest dosyć bezpieczny, DPS nie jest za duży, a jest łatwe. Nie? Nie chcę czegoś schrzanić, potem jak będę się czuł pewniej, to się przerzucę na Fire najpewniej. A potem jak już będę się super czuł, to najprawdopodobniej będę grał Arcane'em, tylko tam trzeba bardzo... Wydaje mi się, że Arcane'em trzeba bardzo dobrze już znać maga, zwłaszcza rotację. Co to kurde rzuca jakimś... pluje jakimś jadem. Zapaskudnik. Ach, jakie ładne. Jakie ładne wchodzą te spajki. Rany. Co się stało? Tank nic nie targetuje i ja też przez to. Chyba muszę małą zmianę zrobić w tym... w moim buildzie, bo... Przez to, że mam autofokus na tanka, nie mogę targetować... Cały czas zarzucony jakimiś gludami jestem. I tak mam dobrze, bo ja mam dużo mam takich z itemów tarcz. Nie biorę takiego damage'u strasznego, ale... A to paskudnik. Boltal, in pieces again. No matter. I can rebuild him. But when you die, there will be no coming back. No dobrze. No dobra. To lecimy z tym koksem dalej. I od razu lepiej. Ten boss na heroiku musi być strasznie upierdliwy. Pewnie ma też mechaniki inne. No nie! Znowu jestem... Czemu jestem ciągle tym... Ja muszę tak. Ja będę zdecydowanie bardziej rozmowny. Jak ogarnę trochę te instancje. Bo teraz to tak jestem zagubiony jeszcze.
Muszę sobie chyba wyłączyć część powiadomień, bo dialogi mi umykają, nie? Chłopaki rozmawiają coś tutaj, a ja nie. Ciech. Ja mam 115. Chyba większość chłopaków ma 120 już teraz, takie mam wrażenie. Chłopaków i dziewcząt. Ale wiecie, co muszę powiedzieć? Że pomijając Demon Huntera, to u nas chyba w party nie ma tych leszczyków, elfików. Kurde. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. No, Demon Hunterowi to się wybacza, no bo się jej nie da grać inaczej. Po prostu jesteś elfem i tyle. Porobieni. Pamiętam, gdzieś były takie... Były takie mechaniki, że jak się walczyło z Hunterem i się najpierw zabiło peta, to Hunter dostawał Rage'a. I zadawał większe obrażenia, tylko z której to instancji było? Może ten Ring of Frost jest super. Tylko ma cooldown duży. No. Odpaliłem Cold Snapa. Licząc na to, że Ring of Frost też cooldown zejdzie, ale nie zszedł. Przydałaby się zacna opowieść do WoWika. Państwo, ja to jestem taki, że ten opowieści zawsze są, ale to zawsze w ramach dygresji a propos tematów, które Państwo poruszacie. O. Pali mi się coś. Opowieści to się nie biorą znikąd. Mi się wydaje, że ten Ring of Frost to musi być całkiem ciekawa umiejętność w PvP. Jak ona pracuje tak strasznie, nie? Nie trzeba kastować. No dobra. Kolejny trailer Battlefielda? 5 wydań? No spokojnie. Mati trzyma rękę na pulsie. You came for the gold, but you will leave behind your bones. A co, ja konkwiskador jestem, żeby po golda przyjść?
My claws will find your heart. Uwaga na krew. Corruption be purified. Nie? Trzeba uważać. No dobrze. My claws will find your heart. Czyli jak ta krew jest, to warto gdzieś stać przy pobliżu. Bo ona próbuje oczyszczenie jakieś robić. Mamy ją. Takie prostoliniowe dosyć. You have only succeeded in strengthening my hold on the temple. Fajna ta instancja jest, naprawdę super wygląda. Nie ma za dużo traszy, bo w tym Motherload to traszy było od groma, co? Kircia, dzień dobry. O nie. Się nie dziwię, że tutaj nie ma żadnych adów. Bo ten paskudnik to strasznie krzyczy. Kircia, czemu ja cię nie kojarzę zupełnie? Jak to się stało? A tutaj nie, no czy ja mam jakieś problemy z pamięcią czy coś? Czy to jest ten moment, kiedy nie kojarzę wszystkich subów? No najwyraźniej jest to moment taki. No widzę właśnie, że można interpretować tego Fira. Ja nie zwracałem uwagi, patrzę na czat. Możemy kapłanowi. Czy lepiej grać klasą ognistą czy lodową? Każda ma swoje zastosowanie. Wydaje mi się, że w przypadku maga, ogień będzie lepszy. Zostałem zahamowany.
na pewno będzie większy DPS z tego, z ognia, tylko jak mówię, nie do końca pewnie się czuję. Co za paskudnik, no? On nie zadaje dużych obrażeń, ale się trzeba nabiegać. Jakaś masa spowalniaczy tutaj. Padł. Jeszcze nam miazma została. No znowu Pinki coś zgarnął, a nawet tankować nie chciał, no po prostu nie wierzę. To jak pani tam dużo siedzi, pani Kirciu, to tym bardziej witam bardzo serdecznie. Ale pani musi być tutaj od bardzo niedawna, bo przecież subskrypcja jest taka pomarańczowa jeszcze. Jeszcze nie nabrała kolorów. Pająki! Jakieś pająki! Aha, ten fir to tylko na w polu widzenia działa, tak? Nie przestraszyła mnie. Tutaj. Pajęczyca. Czy w tej grze są tutoriale? No całe 120 poziomów to jest tutorial tak naprawdę. O nie, zostałem zaczarowany i to nie ja, ten różowy gościu, to... Zaraz mu sprzedam ten spajka. Tak jest, to nie byłem ja. Ciech. Kupson, dziękuję za suba. O nie. Pinki, odsuń się, bo ona cię będzie... O nie. Chyba to się trzeba odsunąć, żeby ten cień jak najdłużej musiał iść, nie? Załatwione.